Wiewiórki i Bobry. Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzień ciepły, to akurat nic nowego, natomiast zachmurzone niebo całe, ale nie w taki sposób, jakby miało padać, przynajmniej na razie, tylko bardziej po prostu nie ma słońca. Dzisiaj kolejny dzień wyzwań przed nami. Już żeśmy klepnęli datę oficjalnego otwarcia, także już nie będziemy chcieli jej zmieniać, więc musimy zdążyć ze wszystkim na to otwarcie. 24 lipca, sobota. Robimy otwarcie oficjalne, zapraszamy ludzi na lampkę wina musującego i od tego momentu już jakby działamy oficjalnie. Czyli do tego momentu musimy zrobić wszystko na tip-top. Czekamy na wycenę od chyba już 8 firmy. Ta firma zdecydowała, że jest w stanie nam i wydrukować, i zamontować tą reklamę. Tyle, że będzie, no czekamy właśnie na wycenę jeszcze, bo wczoraj powiedzieli, że potrzebują jeszcze czasu, żeby wycenić nam robociznę montażu, więc czekamy na to. Dzisiaj mają dojechać do nas etykiety już wszystkie. No i będziemy zaraz siadali z Taronki, robili plan, taką mapę działań, żeby 24 już być w gotowości pełnej. No tak. To taka informacja na dzień dobry dla was. Zawsze po nas ten nanosi świństwa trzeba sprzątać. Dobra, miłego oglądania wam życzę. Tutaj mamy miejsce naszej narady. Zaraz będziemy robili plan, taką mapę drogową naszych działań, ale chciałem wam jeszcze pokazać najpierw. Wczoraj zainfekowałem 2 litry mleka. To jest naturalne takie mleko. No chyba ma, nie wiem, ile to, ze 2 tygodnie pewnie termin przydatności do spożycia. No zobaczmy, jest 20 lipca, tak, no to takie właśnie naturalne mleko. Kupiłem wczoraj również kefir, trochę kefiru i zaraz zobaczmy, tutaj wam pokażę, trochę tego kefiru dodałem, to jest jakiś robiony tutaj kefir, ale ma już barkod, to jest ważne, właśnie, żeby ten barkod załatwić, no nie wiem. Odrobina tego do mleka, zostawiony na noc. I już wam pokazuję, co się wydarzyło. Szklaneczka. Jeszcze nie jest on tak gęsty, ale pyszny. Także bez najmniejszego problemu możemy zrobić własny kefir i będziemy go pewnie też robili, wstawiali do lodówki. No już jako ciekawostkę, ale chyba tak zrobimy, bo pycha, naprawdę pyszny. Jeszcze trochę potrzebuję w cieple, niech on jeszcze sobie popracuje, żeby go nie dokręcił za mocno. I później go do lodówki wstawimy, zobaczymy. Na pewno zrobię chłodnik sobie, znaczy dla dziewczyn też. Ale prawdziwy chłodnik zrobię na pewno. Dobra, do roboty. Przyjechały panie, przywiozły nam stickersy, czyli etykiety na produkty. I przyjechali panowie, którzy sprawdzają, jak technologicznie rozwiązać kwestię przyklejenia stickersa na górę. Mierzą sobie bardzo dobrze, niech sobie mierzą. A ja w międzyczasie, korzystając z dziur, które były już w ścianie, ponieważ miałem wiertarki, i kolekcjonując pojedyncze śruby, umieszczam obrazki na ścianach, tak żeby to trochę nabrało jakiegoś wygląd. Trochę cieplejszy niż do tej pory. No to dobra, to tyle. Aha, nie tyle. Tu są jeszcze stare stickersy. Tutaj mamy już porobione, powypisywane cele i rozpisano jakby ścieżkę dostępu do tych celów do otwarcia 24 lipca. Także co mamy zrobić? Już nic jest rozpisane na dni. Jeszcze nie szczegółowo będę na tym siedział, ale już jakby główne cele są wyznaczone. Także teraz do przodu. Jako, że dzisiaj praca koncepcyjna i organizacyjna, także sporo mam pracy w internecie i to też znowu, no, tak słabo, nie ma co nagrywać. Teraz staram przygotowuję zamówienie tam kolejne.
Tak jak mówiłem, cała kapusta kiszona, o gdzie no? A nie, ogórki kiszone dzisiaj też zeszły wszystkie z poprzedniej produkcji. Dobrze, że już są następne wstawione. Plus trochę słoików. I co? No i już będziemy obklejali teraz tą nową partię, która będzie schodziła z kuchni całą, więc zapełnimy tą półkę. Myśleliśmy, żeby na otwarcie wstawić tutaj drugą, ale na razie nie będziemy tego robili. Żeśmy policzyli się, jakbyśmy chcieli zatowarować, bo myśleliśmy, żeby wziąć jakieś sosy jeszcze fajne, jakieś makarony, jakieś takie rzeczy, które mogą leżeć na półce, ale są takie, na zasadzie właśnie takie do kuchni, że o to złapię sobie, zrobię dzisiaj może sobie, nie wiem, spaghetti, wezmę do tego ogórki, wezmę coś tam, wezmę, no tak, żeby to jakoś komplementarnie uzupełniało się i docelowo tak zrobimy, ale policzyliśmy, ile to będzie kosztowało, żeby zatowarować na te półki, na razie się wstrzymamy jeszcze, może w przyszłym miesiącu to zrobimy. Mówiła druga, a my jeszcze nie jedliśmy nic. Kiedy coś szybko kupię, zjemy i dalej. Orka. Dzisiaj weźmiemy sobie trochę takiej zupy z jajkiem. Tutaj pani pakuje taką sałatkę, żeby było trochę zielonego też. O, tutaj zajrzymy sobie. Ona będzie dość pikantna, bo to jest tą taką kmerską wersją. Nie pamiętam tego zioła, jak się nazywa, ale ono jest strasznie ostre i podbija jeszcze ostrość generalnie, więc ta sałatka nie będzie dla Juny. Dobra. No i ryż dwa razy i tyle. Lunch i obiad. Lunch i śniadanie jedno wcześniej załatwione. Tak się przemeblowali. Zniknęli z tego rogu, przenieśli się tu i trochę rozszerzyli asortyment. Chyba wygląda na to, że nawet mają zupę, noodle soup taką klasyczną tam. Fajnie. Będę musiał sprawdzić. Na śniadanie jak znalazł. Hej proszę, to jest taka golonka z jajkiem, ale to jajko, już kochanie, już połóż, żeby się nie przewróciła. Z takim jajkiem gotowanym, dwa ryże, ta sałatka, to już Juni ma nałożone, trochę mięsko, trochę jajko, trochę ryżu. To wszystko za 12 zł, czyli trójkę się najemy za 12 zł. Chociaż przyznam szczerze, że popełniłem błąd biorąc tą sałatkę. Ja znałem jej wersję taką trochę inną. Tutaj jest nie dość, że ostra, to piekielnie gorzka, po prostu trudna do zjedzenia. A tutaj golonki, kawałki kości, tłuszcz, no takie kawałki porąbane golonki po prostu. I dobra zupa, tylko ona jest na słodko. To jest pikantnie gorzkie na maksa. Dobrze, chociaż ryż jest przewidywany. Co kochanie chcesz powiedzieć? To tutaj, tak? Masz dobre jedzonko? Mięsko dobre, tak? Mięsko jest pycha, jajko dobre i ryż dobry. Dostałeś bardzo dobre jedzenie. No tak, cinaj. Tarong pojechała przed chwilą zawieźć towar, zawozić do jednego sklepu, z którym już współpracujemy, i zawozi towar do nowego, takiego sporego sklepu, fajnego marketu, z którym już rozmawiała z właścicielką. No i właśnie pojechała teraz wstawić pierwszy raz nasz towar, dogadać warunki. Rewelacja, bardzo fajnie. Ja zostałem w Dżunku, wysyłam filmy i nagrywam, jak się coś pojawia, jakaś opcja, żeby coś ciekawego pokazać wam. Niedługo ma być, za niecałą godzinę ma być Adam. Chce skorzystać z internetu, bo musi na żywo pogadać trochę, więc będzie tutaj u nas. I co? Koło 17 zapowiedział się człowiek odebrać piekarnik jeden, kupić. No i jakoś ten dzień nam leci. Przyjechał już Adam, ale na razie tam właśnie ma rozmowę sobie, korzysta z naszego internetu. Jak skończy, to się z nim oficjalnie przywitam na widoku. Tak, żebyście zobaczyli, że to jest. A co? A teraz czekamy na gościa, który ma przyjechać po piekarni. No i tak. Byli klienci, mężczyźni. Kupili nam ostatni duży piekarnik. Wzięli jeszcze... Tarong. Okej, no problem. I will bring it from upstairs. Wzięli mikser taki ręczny. No i pojechali sobie. Ja czekam z wysłaniem odcinka jeszcze, bo Adam cały czas jeszcze jest i potrzebuje pełnej mocy internetu, więc nie chcę mu tam już spowalniać, więc na razie nic sam nie wysyłam. Ale za to głód zbiera. Coś by człowiek zjadł. Trzeba to przemyśleć. Bo by nie było dowodów, że Adam był, bo mówiłem, był, że siedział, ale już jedzie, dobra.
Papa, okończ run! Baj, do zobaczenia. Znowu zapomniałem nagrać, jak jest Adam i sobie siedzimy, gadamy, także był, pojechał. Dodatkowo jeszcze właśnie tak, poszły te rzeczy. I co? I chyba my na dzisiaj już powoli będziemy tutaj podsumowywali się z tym wszystkim. Tarą przepakowała kimchi. Ogórki zapakowane. Chyba na dzisiaj dość. Zjemy teraz coś. Ostatnio gościliśmy my u Adama i Krzysztofa. Dzisiaj Adam gościł chwilkę u nas, ale tak na szybko załatwił tylko swoje sprawy przez internet i wraca, bo mówi, że dzisiaj tam mają jakieś u siebie zadania do wykonania jeszcze. No i ponieważ już my żeśmy też tak naprawdę na dzisiaj zrobili całą normę, więc idę kupić kolę dla Tarong. I co? I siadamy, zaraz zjemy coś. Drugi posiłek dzisiaj. I chyba się położymy wcześniej. No. Trzeba korzystać z takich wieczorów jak ten, że jest możliwość pójść spać. A chętnie pójdę. Wracam już do sklepu. A zapomniałem wam powiedzieć, dałem spróbować ten kefir, który wstawiłem wczoraj Adamowi. Po jednym dniu Adam spróbował. Mówi, o ty w dziuple. Po ile sprzedajesz? Także chyba będę już miał pierwszego odbiorcę. Można zacząć działać. Znaczy ja jestem pierwszym odbiorcą. Adam będzie drugi. Jestem przekonany, że jak Paweł spróbuje, to będę miał trzeciego. Dobra, jestem już. Co robisz? Taram robi tutaj nam fried noodle z takiej zupki, ale tutaj mamy te wyłupane ostrygi, więc podejrzewam, że to będzie jakiś element dodatkowy do tego. No i super, bo głodny pieruńsko jestem. Także fantastycznie. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Jak co codziennie. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, serdecznie zapraszam do lajków, do subskrypcji kanału. Bardzo mi to pomaga, jak subskrybujecie. Możecie też dać dzwoneczek. Będziecie wtedy powiadamiani o wszystkim, co się dzieje na kanale. I co? I do zobaczenia. Do zobaczenia w podsumowaniu dnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku jutro. Coś miałem jeszcze wam powiedzieć, ale jakoś mi tak wyleciało z głowy. A jak się pojawiają reklamy przed odcinkiem i możecie sobie na to pozwolić, żeby je obejrzeć, to też bardzo wydatnie mi pomaga, bo ja właśnie z oglądania tych reklam mam jakieś pieniądze z YouTube'a. Także bardzo, bardzo wam dziękuję. Aż się zakrztusiłem. Chyba, że dopadło mnie coś gorszego. Miłego popołudnia. Bawcie się dobrze i do zobaczenia jutro. Cześć, pa, pa.